Piątek, weekendu początek, a jak weekendu początek, to oczywiście spędzamy go wspólnie w Towarzystwie Królowej Sportu, Lekkiej Atletyki. O Lekkiej Słów Kilka to podcast poświęcony tylko i wyłącznie właśnie tej jednej, jedynej królowej. Zapraszamy już na 9. odcinek naszej audycji przed mikrofonami. Mateusz Kirpsza oraz Maciej Piotrowski. To już, jak wspomniałem, jest odcinek 9, kilka chwil po godzinie 19. Oczywiście słuchacie kanału pierwszego Radia Gol, a dzisiaj, mój drogi, gościmy po raz kolejny niewiastę. Można powiedzieć, że od kilku programów jest to już taka nasza mała, niepisana tradycja, ale słuchaj, wyjątkowo nie będziemy na bieżni, wyjątkowo nie będziemy uprawiać wieloboju, tym razem sobie będziemy pchać kulą. Co ty na to? Dla mnie bomba. No i myślę, że zdecydowanie bomba dla naszej dzisiejszej gościni, Klaudia Kardasz, nasza znakomita zawodniczka pchnięcia kulą. Cześć, Klaudia. Witam serdecznie. Podstawowe pytanie, no bo wiemy, że czas jest dla wszystkich dosyć ciężki. Jak twoje samopoczucie? Moje samopoczucie jak najbardziej na plus. Nie ukrywam, że ta cała kwarantanna może nie tyle, co mi pomogła, a dała czas na poprawienie wyników. Może o tyle, co nie wyników, a zdrowia przede wszystkim. A jak się czujesz z tym, że już możesz wyjść na stadiony i tam spokojnie trenować? Ja jeszcze z tej opcji nie korzystam, szczerze mówiąc, bo mam takie fajne miejsce do pchania na osiedlu tutaj niedaleko, gdzie mieszkam. I szczerze mówiąc, wczoraj byłam pierwszy raz na hali i nie odczułam jakiejś wielkiej różnicy. Tak naprawdę trening wygląda tak samo i na razie, póki mogę pchać na tym moim takim asfalcie, to chyba na razie tam zostanę. Póki będzie pogoda oczywiście, jeżeli będzie padał deszcz, to wtedy będę przenosić się na halę. Ale słuchaj, chyba te treningi, jak to nazwałaś, na asfalcie nie wyglądają tak, że bierzesz pierwszego lepszego kamora i pchasz go do przodu, tylko oczywiście stosujesz specjalne kule, takie znane już właśnie z konkursów lekkoatletycznych. Tak, ja mam dwie swoje kule. Jedną mam taką fajną, skręcaną, bo mogę sobie zrobić z niej różne ciężary. Drugą mam taką startową, którą pcham na konkursach i jakoś tam sobie zawsze radzimy. A jak wyglądało twoje życie i zresztą sam okres przygotowawczy podczas tej izolacji, podczas kwarantanny, tego zamknięcia w domu? Szczerze mówiąc, oprócz treningu nie zmieniło się praktycznie nic, no bo ja trenując tak ciężko, jak trenuję, raczej staram się w tygodniu nigdzie nie wychodzić, więc w tygodniu ta izolacja tak naprawdę nie wpłynęła na moje życie. W weekendy lubię sobie na przykład w niedzielę pojechać nad morze, bo mieszkam teraz blisko morza. Lubię posiedzieć sobie na plaży, jak jest ładna pogoda, a no, problem był jedynie tylko z siłownią, ale po trzech czy czterech tygodniach sobie poradziliśmy. Teraz mam siłownię w salonie tak naprawdę, a treningi, jeżeli chodzi o technikę, to trening techniczny, znalazłam sobie takie miejsce tutaj, no właśnie tak jak mówiłam, niedaleko mnie, miejsca, w którym mieszkam. Jest to tak naprawdę kończąca się droga, kawałek krawężnika to jest mój próg. I co? No i pcham na drogę żwirowo. Miejmy nadzieję, że nikomu oczywiście jeszcze nic złego się nie stało, ale tutaj wiemy, że Klaudia jest dosyć uważna, więc o tego typu sprawy nie trzeba się obawiać. Ale może wróćmy do twoich sportowych korzeni. W ogóle jak to się wszystko zaczęło, że stałaś się lekkoatletką? To jest dobre pytanie. Ja generalnie zawsze gdzieś tam, czy to w podstawówce, czy w gimnazjum, uczęszczałam na te SKS, to się wtedy nazywało, takie zajęcia sportowe. No i tam tak naprawdę robiliśmy wszystko, od grania w piłkę po bieganie przez płotki. I tak naprawdę moje pierwsze zawody, jakieś tam igrzyska takie podstawówkowe, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, ale to były igrzyska miasta Białegostoku. Generalnie startowały dzieci z podstawówki. Najpierwsze tam moje, jakby, że tak powiem, podrygi były na płotkach. To chyba 60 czy 80 metrów przez płotki. No ale przyszedł taki rok, że idąc jakby do gimnazjum,
Bardzo chciałam iść do klasy lekkoatletycznej, bo w moim gimnazjum były 4 klasy zwykłe i 4 sportowe, no i ja chciałam iść akurat do tej lekkoatletycznej, no ale że w ciągu tam chyba roku przytyłam 20 kilo, no to przestałam biegać przez płotki. Zaczęłam być trochę wolniejsza i tak się okazało, że trener tam w klasie tej lekkoatletycznej stwierdził, że może kula, może jakiś rzut dyskiem, i tak to się zaczęło. No właśnie, ale dlaczego kula, a nie właśnie dysk, bo tam też trochę startowałaś z dyskiem, albo na przykład rzut młotem. Przecież to też są takie konkurencje techniczne, gdzie trzeba rzucać tą kulką albo właśnie dyskiem. Dysk nigdy mi nie leżał w ręce, nie potrafiłam go tak wyrzucić, żeby on ładnie leciał. A młotem, szczerze powiem, że nigdy nie próbowałam. Chyba jakby w moim środowisku nie było żadnego takiego trenera, przynajmniej ja nie znałam, żeby wziąć się za młot. A kula wyglądała chyba całkiem nieźle u mnie, więc nie wiem, dlaczego w sumie ta kula. Może dlatego, że pojechałam na pierwsze zawody we wrześniu, w pierwszym gimnazjum we wrześniu zaczęła się szkoła, ja pojechałam pod koniec września na zawody jako pierwszoklasistka, no i te zawody wygrałam i tak zostało. Ale czy to też jest równoznaczne z tym, że pchnięcie kulą jest twoją ulubioną konkurencją lekkoatletyczną? Tutaj chodzi mi bardziej o punkt widzenia oczywiście widza, ciebie jako widza. A to jest ciężkie pytanie, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Kula chyba nie jest za bardzo widowiskowa. Najbardziej mi się podoba oszczep, ale też raczej męski, no bo on to tam ponad 90 metrów. Czy kula to moja ulubiona konkurencja? Nie wiem. Powinnam powiedzieć, że tak, no bo w sumie to trenuję, ale nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. No właśnie, Klaudia, ale a propos treningu, bo już troszkę wcześniej rozmawialiśmy o treningach podczas kwarantanny. Jak wygląda taki normalny trening, oprócz właśnie pchnięcia tutaj, że przy krawężniku na asfalcie? Ale czy coś jeszcze jest z elementów technicznych, które gdzieś oddzielnie z trenerem trenujecie? Elementy techniki? Nie, myślę, że raczej wypychanie piłki lekarskiej. No i wiadomo, przede wszystkim siłownia. A to wszystko jest połączone, nie wiem, z jakąś specjalną dietą? Oj nie, kulomioci i kulomiotki chyba takiej diety nie stosują, zresztą widać to po nas. No my musimy jeść przede wszystkim dużo i zdrowo, no, żeby mieć tą siłę, tak? Klaudia, tak na oko to szczególnie wiesz, po jakiej nacji to widać, nie wiem, zawsze łapią mnie za oko zawodniczki z Chin. One, jeśli chodzi o tusze, to są chyba zdecydowanie najpotężniejsze. No nie tylko Chinki, ale też i Amerykanki. Można tutaj właśnie wspomnieć na przykład Gwen Berry z rzutu młotem, czy na przykład z Amerykanów kiedyś był przecież Kristen Cantwell potężnie zbudowany, albo Rizzi Hoffa. No ale wspominałeś o tym, że miałaś ten konkurs pchnięcia kulą w gimnazjum, pierwszej gimnazjum i wygrałaś. I to był twój taki pierwszy start zawoda, który tak najlepiej pamiętasz, czy były później na przykład właśnie jakieś igrzyska wojewódzkie, igrzyska, nie wiem, międzyszkolne, w których także wygrywałaś albo byłaś bardzo wysoko? Ja od gimnazjum tak naprawdę, jeżeli chodzi o moje województwo podlaskie, to wygrywałam wszystkie zawody, tak mi się wydaje. I nie ma jakiegoś takiego startu, który pamiętam najlepiej, ale wiem, że ten pierwszy był taki śmieszny trochę, bo pamiętam, że ja tam przyszłam, no nie wiem, może zrobiłam z 3 treningi kulą i tak naprawdę tam były już dziewczyny faworytki, a ja wyszłam w pierwszym pchnięciu, od razu wyjaśniałam towarzystwo po zawodach tak naprawdę i pamiętam, to było takie śmieszne, bo te dziewczyny tak patrzyły się na mnie tak, z taką trochę zawiścią, trochę zazdrością, że jak to dziewczyna przychodzi tak naprawdę 2 lata młodsza i wygrywa zawody, pierwszy raz ją widzimy. To był taki w sumie start, który najlepiej zapamiętam, jeżeli chodzi o czasy te młodzieńcze tak naprawdę. A jeśli już chodzi o te czasy seniorskie, wiemy, że lekkoatleci wiele podróżują, bo a to jakieś mistrzostwa, a to oczywiście meetingi diamentowej ligi. Przeżyłaś może w jakimś kraju podczas jakichkolwiek zawodów, nie wiem, kulturowy szok albo spowodowany zupełnie czymś innym? Nie rozumiem pytania za bardzo. Czy szczególnie jakaś podróż odbiła się, nie wiem, na twoim życiu, odbiła się w twojej pamięci, wizyta w jakimś kraju?
W sumie najfajniejsze zawody, tak naprawdę, jakie wspominam, to były te w 2014 roku w Stanach. To były Mistrzostwa Świata Juniorów. To taka impreza, którą najlepiej wspominam. To co tam takiego było, moja droga? Opowiedz. No przede wszystkim to wiadomo, Stany Zjednoczone, prestiż, a z drugiej strony, no tak, to jest kraj tak naprawdę, do którego wszyscy chcą lecieć, tak, jest prestiżowy, tak jak wcześniej powiedziałam. No i my przede wszystkim byliśmy tam chyba ponad 3 tygodnie, bo najpierw 2 tygodnie byliśmy na aklimatyzacji, na obozie, no bo to jednak była strefa czasowa, tam było do tyłu 9 godzin, więc trzeba było się jakoś przyzwyczaić. No, a tak chyba przede wszystkim przez ten obóz, to miło wspominam. No ale wróćmy ze Stanów Zjednoczonych do Polski, a dokładniej na Podlasie, do Białegostoku. No i właśnie, wiadomo, że pochodzisz właśnie z Białegostoku. Jak oceniasz system szkoleniowy, jak i samą taką infrastrukturę lekkoatletyczną? Wiemy, że mamy w Białymstoku stadion miejski, stadion w Zwierzyńcu lekkoatletyczny. Czy czegoś lekkoatletom brakuje? W Białymstoku myślę, że nie. Nie, jest hala w szkole mistrzostwa sportowego. Tam jest chyba 60 metrów, jest skocznia do 60 metrów bieżni, jest skocznia do skoków dal, do skoków zwyż, zeskok i miejsce do pchania kulą, siatka, którą dyskobole rzucają zimą i oszczepnicy oszczepem. No ale słuchaj, Klaudia, jesteś też oczywiście osobą bardzo ściśle związaną z wojskiem. Powiedz, jak to jest kobiecie w wojsku? Jesteś rozchwytywana przez mężczyzn, czy już jakby przyzwyczaili się do twojego widoku? Nie, no ja jestem w zespole sportowym w Białobrzegach, no i tam no jest dużo dziewczyn, tak? Nie jestem jedyna tak naprawdę, więc nie, myślę, że nie. Nie jestem rozchwytywana. A na przykład, jeżeli już tak można powiedzieć, że masz jakąś taką mini rywalizację z Pauliną Gubą, czy poza właśnie stadionami lekkoatletycznymi się przyjaźnicie, czy jednak jakaś taka rywalizacja poza stadionem także występuje? Nie, z Pauliną żyjemy w takich normalnych stosunkach. Wiadomo, na Instagramie wysyłamy sobie jakieś śmieszne memy i tak dalej. Ogólnie pamiętamy też między innymi wasz pojedynek na Mistrzostwach Europy w Berlinie w 2018 roku. Tam ku uciesze oczywiście polskich kibiców, Paulina Guba wygrała na niemieckiej ziemi z wielką faworytą gospodarzy Kristiną Szwanic. Ty niestety na tym podium się nie znalazłaś i pamiętam troszkę twoją taką sportową złość po tym konkursie. Powiedz, jak wspominasz te wydarzenia sprzed już praktycznie 2 lat? Z biegiem czasu uważam, że to jest bardzo duży sukces, że ja byłam 4. Pamiętam, jak jechałam na te Mistrzostwa Europy i tak naprawdę nie wiedziałam, co tam będzie, ale bardzo chciałam wyjść do 12. Jak już weszłam do tego finału szerokiego, to bardzo chciałam wyjść do 8. A że byłam aż 4., no to był duży sukces. Wiadomo, że już po konkursie już mogłam być zła, no bo skoro już byłam 4., to mogłam być jednak 3., ale nie, ja bardzo miło wspominam ten konkurs. Przede wszystkim tam poprawiłam rekord polski młodzieżówek wieloletni. Ja jestem bardzo zadowolona z tego startu. Po zbiegiem czasu mogę powiedzieć, że to jakby mój dotychczasowy największy sukces. A patrząc w przyszłość, na przykład następne Mistrzostwa Europy, wiadomo, że miało odbyć się w tym roku w Paryżu, ale zostały odwołane, czyli te, załóżmy, za 2 lata, czy Mistrzostwa Świata za rok w Eugene, czy tam celujesz właśnie w medal? W medal może nie tak szybko. Ja jednak jestem realistką niż jakąś tam marzycielką. Przede wszystkim chciałabym się ustabilizować na poziomie 18,5, czyli na poziomie tego minimum na Igrzyska Olimpijskie. A wiadomo, że jak już zacznę pchać te 18,5, no to raczej będzie dawało szeroki finał na Mistrzostwach Świata każdych. Chociaż wiadomo, że poziom w pchnięciu kulą kobiet idzie w końcu w dobrym kierunku. Czy ja bym chciała zdobyć medal? Nie, myślę, że na pewno chciałabym wejść do tego szerokiego finału. No i jak już bym weszła do tego szerokiego finału, to zrobiłabym wszystko, żeby wejść do 8. A tak, żebyśmy mieli wyobrażenie, my tutaj dziennikarze, też nasi słuchacze, pasjonaci lekkoatletyki, ile czasu potrzeba, żeby z tego poziomu, który sobie teraz założyłaś, a więc tych 18,5 metra,
przeskoczyć na taką odległość gwarantującą walkę o medale, no w tym momencie sugerując się wszelkimi wynikami tych największych imprez, to są odległości powyżej 20-metrowe. Niby wydaje się niewiele, no bo co to jest 1,5 metra, ale dla sportowca to jest jednak ogromny przeskok. Powiedz, ile mniej więcej czasu potrzebuje zawodnik, żeby właśnie o te 1,5 metra się poprawić? Powiem szczerze, że nie mam pojęcia. Tak naprawdę to może być chwila, moment, a to mogą być lata długiej pracy, no bo pchając 18,5 metra, tak naprawdę możemy dalej robić siłę, to wszystko może iść w górę, jeżeli chodzi o siłownię, a jeżeli na przykład chodzi o technikę, to brakuje tego takiego jednego momentu, który zawsze na treningach ci nie wychodzi. Jeżeli go załapiesz, to nagle jesteś 0,5 metra dalej, tak? No i to jest teraz tylko kwestia czasu, czy komuś się uda, ma też szczęście i załapie ten moment, albo no, będzie kolejne 2 lata rzeźbił w 18,5 i na przykład po 3 latach. To jest takie jak gdybanie, nie wiem jak odpowiedzieć nawet na to pytanie. Ale powiedz mi moja droga, bo często wiemy, że granice jeśli istnieją, to istnieją tylko i wyłącznie w naszej głowie. Czy to poniekąd też nie wpływa na osiągane przez nas rezultaty, jeśli chodzi o lekkoatletykę? Głowa, tak? Chodzi o psychikę. Tak, tak. No myślę, że to ma bardzo duży wpływ. Ja pamiętam jak bojałam się na granicy 16-80 i bardzo chciałam pchnąć 17 metrów, tak? No i to tylko się działo w mojej głowie, bo jak już raz pchnęłam te 17 metrów, to już później na każdych praktycznie zawodach pchałam te 17 metrów i to tak naprawdę jest tylko ten moment przełamania jakiejś granicy i później to dalej wszystko wychodzi. Teraz takie może równanie troszkę matematyczne, ale postawię tobie i chciałbym, żebyś na nie odpowiedziała. Claudia Kardasz plus Tokio 2021 to jest American Dream czy realny jednak cel? Realny cel myślę. Myślę, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, ja będę dalej zdrowa, to myślę, że polecę na te igrzyska. Jeśli już wylądujesz na tych igrzyskach, załóżmy czysto hipotetycznie, że ten awans sobie zagwarantujesz, to tak jak wspomniałaś, kroczek po kroczku, najpierw awans do finału, a kolejnym ewentualnie punktem programu będzie awans do tej najlepszej 8. Tak jest, dokładnie. No i myślę, że to jest najlepszy moment, aby postawić małą kropeczkę. Chwila muzyki i wracamy do rozmowy z Klaudią. Klaudia Kardasz, znakomita polska kulomiotka, wciąż jest gościem dzisiejszego wydania podcastu poświęconego tylko i wyłącznie lekkiej atletyce. O lekkiej słów kilka. Druga część rozmowy tradycyjnie jest częścią, można powiedzieć, tworzoną głównie przez was. Pod postem zapowiadającym obecność Klaudii w naszej audycji tradycyjnie poprosiliśmy o zadawanie pytań, no i te pytania oczywiście pojawiły się i już nie omieszkamy ich zwyczajnie nie zadać naszej gościni, czym prędzej będziemy to czynić. No i tutaj mamy całą serię pytań od naszego słuchacza Darka. Pierwsze z nich, można powiedzieć, bardzo aktualne, poniekąd związane z ogniskiem, tym pierwszym ogniskiem pandemii koronawirusa. Jak, moja droga, wspominasz Wuhan, byliście tam w zeszłym roku na igrzyskach wojskowych. Jak w ogóle wspominasz to wszystko w porównaniu realności z tym, co widziałaś później w telewizji? Jak to jest, słuchaj, w tym momencie chińskim piekle z punktu widzenia zdrowia człowieka? Oj, ciężkie pytanie, nie wiem od czego zacząć. No my przede wszystkim będąc tam w Wuhan byliśmy tak naprawdę nieświadomi tego wszystkiego, tak? Oczywiście tam nas ostrzegali, żeby w razie zwiedzania nie jeść nic jakby z nieznanego źródła. Z perspektywy czasu myślę, że dobrze, że byliśmy tam w październiku, a nie na przykład w grudniu, tak? Bo w grudniu chyba, czy tam w styczniu to wszystko wybuchło. No nie wiadomo, może nawet wcześniej, tak? Ale nie wiedzieliśmy o tym. Nie wiem. A jakbyś miała... Myślę, że przede wszystkim dobrze, że byliśmy tam w tym październiku, a nie w styczniu, o tak.
Jakbyś pokrótce miała nakreślić w ogóle, co to jest za miejsce Wuhan, bo myślę, że mimo wszystko dla wielu Polaków jest to nazwa dość anonimowa. I co to za miasto? Jest to miasto przede wszystkim bardzo duże, bo pamiętam, że chyba z samego lotniska do tej wioski naszej jechaliśmy chyba z 1,5 godziny, a cały czas jechaliśmy przez miasto tak naprawdę autostradami. Moim zdaniem z zewnątrz, jeżeli się jedzie autokarem cały czas po autostradzie, to naprawdę bardzo ładne miasto, dużo, dużo jezior, dużo jakichś tam rzek. Ale jeżeli już chodzi na przykład o takie miejsca, gdzie tam sobie wyszliśmy sami zwiedzać, no to tak jak szliśmy tymi bocznymi uliczkami, to jednak już tak wszystko pięknie, to tak nie wyglądało. Troszkę wymijmy ten temat lekkiej atletyki. I czy w Białymstoku rzeczywiście wszyscy kibicują Jagiellonii Białystok? Myślałam tak do Mistrzostw Polski w 2017 roku, które odbyły się w Białymstoku, i rzeczywiście myślałam, że nikt o tej takiej lekkiej atletyce nie pamięta, ale kiedy zaczęły się te Mistrzostwa Polski, to naprawdę było tyle ludzi, że no, nie było miejsca wokół stadionu. Okej, tak jak wspomniał Mateusz, pochodzisz z Białegostoku, można powiedzieć Podlasie, bardzo malowniczy rejon naszego kraju, niedaleko jeziora, ale też olbrzymi folklor w okolicy właśnie złożony z wielokulturowości oraz wpływów tych już też bardziej kultury wschodniej. Moja droga, jak miałabyś wymienić kilka rzeczy, za które lubisz swoją okolicę najbardziej, to co było, to co to by było? Jeżeli chodzi o sam Białystok, to przede wszystkim każdemu to mówię, że mamy piękny rynek w centrum miasta i naprawdę ja uwielbiam ten moment, kiedy latem, jak już wszystkie ogródki są otwarte, fajnie, tam naprawdę widać, że tętni życie. No jest mega, jeżeli chodzi o samo centrum Białegostoku. Jeżeli chodzi o kwestie infrastruktury, no to mamy dobre drogi. A jeżeli chodzi o miejsca poza, no to mamy blisko na przykład Białowieżę, jest fajny Zalew Siemianowski, dużo czasu tam spędzałam, będąc jeszcze nastolatką i młodą dziewczynką. No i przede wszystkim mamy blisko do Mazur, mi się wydaje, no to jednak te jeziora i ta cisza, ten spokój, to jednak jest duży plus. No właśnie, wspominałaś o tym rynku Kościuszki w Białymstoku. Wiadomo, że tam od 2 lat odbywa się także meeting gwiazd na rynku. No właśnie, chciałabyś tam wygrać, bo w tamtym roku byłaś 4. Może gdzieś tam mało zabrakło do tego podium, no a chyba na własnej ziemi bardzo fajnie byłoby wygrać. Tak, bardzo fajnie by było wygrać, ale jednak też pamiętajmy, że przyjeżdżają bardzo dobre zawodniczki z zagranicy. W tamtym roku była Jamajka, o ile się nie mylę. Ona pchnęła tam ponad 19 metrów, no to już ciężko wygrać taki meeting, bo to jest naprawdę meeting na praktycznie poziomie światowym. No na pewno chciałabym przed własną publicznością, tym bardziej, że przez 2 lata przychodziła praktycznie cała moja rodzina na trybuny i fajnie chciałabym tak, żeby zobaczyli, jak wygrywam. Ale jestem ciekaw, myślę, że dosyć prostego problemu. Rzucanie na stadionie, a rzucanie na jakimś meetingu ulicznym. Słuchaj, to jest jakakolwiek różnica dla zawodników, czy mimo wszystko jest to wam obojętne, na jakim terenie odbywa się start? Zupełnie, jeżeli chodzi o mnie, to zupełnie obojętne. Jedynym tam problemem dla niektórych, oczywiście dla niektórych tak, dla niektórych nie, może być to, że no jednak pchając już latem, to my jesteśmy przyzwyczajeni do betonowego koła, a na takich zawodach na rynku no nie zbudujemy w kilka dni betonowego koła na chwilę, więc musimy pchać z plastikowego, ale tak jak mówię, dla niektórych jest to problem, dla niektórych nie. Ja zaliczam się do tej pierwszej grupy, no i ja jednak odczuwam tą różnicę, ale poza tym nie ma żadnych różnic. Okej, to może tak na szybko, pokrótce wyjaśnimy, na czym polega ta różnica przede wszystkim między tym kołem betonowym a kołem plastikowym? Koło plastikowe jest bardziej śliskie i naprawdę ja może tylko
chyba tylko w Glasgow pchałam z koła, które było plastikowe, tam to było nawet drewniane i ono jedynie nie było śliskie, ale reszta kół jest śliska. No i wiadomo, że jakoś te napięcia musimy wytworzyć w tym pchnięciu i jeżeli pcha się z betonowego koła, no to łatwiej jest, jakby beton bardziej trzyma nogę, tak? I z tego napięcia na nodze można fajnie pchać, ale to też jest tylko kwestia przyzwyczajenia, bo jeżeli chodzi na przykład o halę, to przyzwyczajamy się i pchamy tak samo, jakbyśmy latem pchali na betonowym kole. Ale wracając jeszcze do pytań Darka, jaki sobie stawiasz cel na najbliższy czas? Mój cel przede wszystkim to być zdrową, bo no, ostatnimi czasy od marca 2019 roku ciągną się za mną kontuzje, nie chcą mnie opuścić. Na szczęście razem z rozpoczęciem się tej kwarantanny, tych wszystkich obostrzeń ustąpiły wszelkie bóle w moim organizmie i to jest taki mój cel na najbliższy czas, żeby to wszystko podtrzymać, żeby o to dbać. A jeżeli wiem, że jeżeli będę zdrowa i będę wykonywać ten trening w 100%, w 110%, to wiem, że może być dobrze. I ja też nie chcę tutaj stawiać jakichś nie wiadomo jakich sobie wysokich celów. Tak? Przede wszystkim myślę, że chciałabym na halowych mistrzostwach Europy w Toruniu pokazać się z dobrej strony. Okej, wracamy jeszcze na chwilkę do pytań od naszych słuchaczy. Kolejne z nich brzmi, czy sam fakt przełożenia Igrzysk Olimpijskich na rok 2021 odbija się na tobie korzystnie? Czy uważasz, że w przyszłym roku będziesz miała większe szanse na wartościowy rezultat niż chociażby gdyby Igrzyska odbywały się zgodnie ze wstępnym terminem? Tak, ja uważam, że to jest dla mnie duży plus. No tak jak mówiłam, te kontuzje się za mną ciągną tak naprawdę od roku. I myślę, że no ja miałam bardzo dużo przerwy, jeżeli chodzi o ten sezon przygotowawczy, dlatego też nie startowałam na hali w tym roku. Bywały takie tygodnie, że przez tydzień, dwa nie podnosiłam się w ogóle z łóżka z bólu, bo nie dałam rady i jednak w środku przygotowań kiedy mam dwa tygodnie przerwy i później znowu muszę wracać, te napięcie mięśniowe budować, ten cały tonus, no to myślę, że to jest na duży minus i myślę, że gdyby normalnie sezon się odbył tak od 1 maja, czy tam od 3 maja, nieważne kiedy pierwszy raz bym wystartowała, no to mogłoby być naprawdę ciężko. Myślę, że na te igrzyska mogłaby mi tak lecieć z rankingu, ale nigdy nic nie wiadomo. Ale myślę, że tak, jak najbardziej na plus, że te igrzyska są za rok. Wiadomo, ja jestem jeszcze młoda, rozwijam się. Czas działa na moją korzyść i myślę, że jeżeli nawet chodzi o zdrowie, to naprawdę bardzo się cieszę, że te igrzyska zostały przełożone o rok. Jeszcze ja mam takie pytanie od siebie. Jeżeli tu już mamy od słuchaczy, to ja jeszcze swoje takie autorskie zadam. Patrząc na to, że ja też pochodzę z Białegostoku i gdzieś chciałbym, żeby ta lekkoatletyka się rozwijała w naszym mieście, czy widzisz jakiś może pomysł na to, aby były zorganizowane zawody bardzo rozpowszechnione, gdzie by tak dużo osób przychodziło jak na Mistrzostwa Polski właśnie w 2017 roku, właśnie na naszym stadionie w Zwierzyńcu, żeby tam by odgrywały się co roku jakieś takie większe zawody? Myślę, że można byłoby to zrobić, oczywiście. Był meeting wschodzący Białystok, on się bardzo fajnie zapowiada. Może nie przychodziły te tłumy jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, ale myślę, że jeżeli by dodać tam kilka konkurencji i więcej znanych twarz, to myślę, że ludzie naprawdę by przychodzili i tak jak było widać na tych Mistrzostwach Polski w 17 roku, wystarczył plakat z twarzą Wojtka Nowickiego, wspaniałego sportowca i ludzie wiedzą, że dobrzy sportowcy startują na takich meetingach, to myślę, że na pewno by przychodzili tłumami. To ja mam jeszcze takie jedno pytanie autorskie, również od siebie. Już powiedzieliśmy o tym, że Igrzyska Olimpijskie będą w przyszłym roku, że tegoroczne Mistrzostwa Europy w Paryżu zostały odwołane, ale kiedy spojrzymy na ten kalendarz imprez mistrzowskich w przyszłym sezonie, to zobaczymy ich olbrzymie nagromadzenie. Już w sezonie halowym będziemy mieć i Mistrzostwa Świata, i Mistrzostwa Europy.
później Igrzyska Olimpijskie i jeszcze wiele różnych bardzo wartościowych startów. Moja droga, jak przygotować tyle szczytów formy w trakcie dosłownie półrocza? No my jesteśmy przyzwyczajeni tak naprawdę. Zawsze są dwie imprezy, tak? No bo tak jak na przykład mieliśmy halowe mistrzostwa Europy w marcu, nie, to były halowe mistrzostwa świata w marcu, gdzie one były chyba w Birmingham, tak? W 2018 roku. I później były w sierpniu mistrzostwa Europy w Berlinie, więc to też była przerwa półroczna i dużo osób jakby tą formę przykowało. Myślę, że problemem będzie raczej przykowanie formy na halowe mistrzostwa Europy i dwa tygodnie później na halowe mistrzostwa świata. To może być problem, ale też nie będzie on dotyczył wszystkich, no bo jest dużo sportowców, którzy tak naprawdę startują dzień po dniu i osiągają wspaniałe rezultaty. A czy to nie będzie też tak, być może cały sezon będzie się tym charakteryzował, że w związku z tak olbrzymim nagromadzeniem poszczególnych startów wy, lekkoatleci będziecie podchodzili dosyć wybiórczo do startów w poszczególnych zawodach? A co to znaczy wybiórczo? Że na przykład wystartujecie w halowych mistrzostwach świata, ale odpuścicie halowe mistrzostwa Europy, albo na odwrót. Możliwe, że bardzo dużo osób, jeżeli będzie miało możliwość wystartować na halowych mistrzostwach Europy i na halowych mistrzostwach świata, to z którejś tej imprezy zrezygnują. Myślę, że prędzej to będą mistrzostwa świata, no bo jednak pół roku później są Igrzyska Olimpijskie i, no i myślę, że to będzie za krótka przerwa. Bardziej, że większość ludzi też lubi sobie zrobić wolne po takich imprezach. No, myślę, że mogą się zdarzyć takie incydenty. Muzyka i wracamy do rozmowy. Czas rozpocząć ostatnią część rozmowy w dzisiejszym wydaniu audycji o lekkiej słów kilka. Naszym gościem wciąż doskonała polska kulomiotka Klaudia Kardasz, zawodniczka młodego pokolenia, nasza nadzieja na piękną sportową przyszłość. No i moja droga, jak ci się pracuje z panem Przemysławem Zabawskim? Ja z panem Przemysławem Zabawskim zakończyłam współpracę w październiku. A aktualnie trenuję z Andrzejem Naszko, prywatnie moim narzeczonym. No to powiedz, jak to jest w zasadzie przełożyć relacje prywatne również na tą sferę zawodową? Czy tutaj nie odczuwacie jakichś problemów związanych właśnie, że zarówno jesteście narzeczeństwem, jak i łączy was relacja trener-zawodniczka? Nie, raczej staramy się robić tak, że to, co na treningu, zostaje na treningu i ewentualnie w domu rozmawiamy tylko o tym, co można poprawić, co byśmy może zmienili, co byśmy może nowego spróbowali, a tak to nie. Najgorsza to chyba była tylko ta frustracja spowodowana tą kwarantanną, no bo tak naprawdę zamknęli nam wszystkie obiekty i trzeba było na szybko kombinować, ale z tym sobie też bardzo szybko poradziliśmy i nie mamy problemu. Wręcz przeciwnie, jest fajnie, no bo jesteśmy praktycznie cały czas razem. Berlin 2018, Bydgoszcz 2017, Taipei 2017, czy może Neapol 2019? Który start z tych możesz uznać jako swój najlepszy? Najlepszy pod względem sportowym czy jakimś innym może? Sportowym możesz też powiedzieć, na którym najlepiej się czułaś, gdzie najfajniej czas spędziłaś, to już wedle uznania. To myślę, że moim takim najlepszym startem był oczywiście Berlin, no bo tam poprawiałam życiówkę, byłam czwarta na swojej pierwszej takiej imprezie międzynarodowej seniorskiej, ale jednak jeżeli chodzi o całość, to wspominam najlepiej, myślę, że Bydgoszcz 2017. Pamiętamy, że też niedawno odmrażano poszczególne ośrodki sportowe. Do nich zaliczamy również nasz sztandarowy, można powiedzieć, obiekt przygotowań też często olimpijskich w Spale. Moja droga, no ale ciebie w tej Spale jednak zabrakło. Co się stało, że nie wybrałaś się na wycieczkę do województwa łódzkiego? No ja niestety nie dostałam takiej propozycji, ale
nawet jeżeli bym dostała, to chyba tak jak większość bym zrezygnowała. Ja jestem zawodniczką, która jakby przyzwyczaja się do warunków i jeżeli ja już się przyzwyczaiłam pchać na tym asfalcie, że tak powiem, bardzo dużo mnie to kosztowało i myślę, że wolałabym po prostu zostać przy tym, co jest, a w Spale wiadomo, oprócz ośrodka nigdzie wyjść nie można. Tak naprawdę siedzenie w pokoju na znowu kwarantannie, o ile tutaj mogę sobie, nie wiem, wyjść na spacer i przejść się, pojechać sobie nad morze, posiedzieć na plaży, to no, w Spale jednak by było o to ciężko. Wiadomo, że tam są świetne warunki i tak dalej, ale tutaj ja stworzyłam sobie taką swoją bazę treningową i póki jest dobrze, to jest dobrze. Jak postrzegasz powrót lekkiej atletyki na stadiony w tym roku? Chodzi mi bardziej tutaj o to, czy myślisz, że ten powrót Diamentowej Ligi czy Continental Touru, który ma się odbyć już gdzieś na przełomie sierpnia i września, ma realne szanse na to, żeby w ogóle tam kibice zagościli, czy jednak będziecie rzucać, biegać czy pchać właśnie przy pustych trybunach? Myślę, że z kibicami na pewno będzie ciężko, a jeżeli chodzi o te meetingi, to przede wszystkim muszą najpierw otworzyć granice. Wiem, że planują otworzyć granice w strefie Schengen i Unii Europejskiej. Czy będzie możliwość polecenia na inny kontynent i startowania, to nie wiem, ale jeżeli będzie taka możliwość, to na pewno bez kibiców. A czy ty już być może w swoim terminarzu masz już zapisane jakiekolwiek starty w tym sezonie? Tak, Mistrzostwa Polski. I to jest na razie jedyny meeting, o którym wiem, że będzie na pewno kula damska. A reszta nie wiem. Jeszcze nie rozmawiałam ze swoim menadżerem. Mówi, że bliżej sezonu będzie wiedział i wtedy będzie dawał znać. Ale masz raczej takie chęci, aby startować jeszcze na kilku zawodach więcej niż Mistrzostwa Polski tylko. Tak, ja bym bardzo chciała wystartować przede wszystkim gdzieś przed Mistrzostwami Polski. Wiem, że będzie memoriał Janusza Kusocińskiego chyba tydzień przed i mam nadzieję, że tam będzie kula damska i będę miała możliwość wystartowania. A przede wszystkim to chcę po prostu się obyć z tym wszystkim. Ja bardzo lubię startować na hali, a w tym roku niestety tej możliwości nie miałam, więc już trenując tak co roku, startując na tych Mistrzostwach Polski halowych, ja nie mam takiej przerwy, jak na przykład mają dyskobole czy Oszczepnicy. Ja nie jestem w ogóle do tego przyzwyczajona, więc ten głód startów jest. Wspomnieliśmy dzisiaj już między innymi o twojej przygodzie z wojskiem, a co za tym idzie, też często startujesz w igrzyskach wojskowych czy innych zawodach organizowanych wyłącznie dla ludzi związanych z militariami. Moja droga, w takim razie, bowiem dla zwykłego kibica te zawody nie są aż tak dostępne, mówię tutaj przez pryzmat przede wszystkim transmisji telewizyjnych. Czym się różnią zwykłe zawody lekkoatletyczne, które są nam wszystkim szeroko znane, od właśnie tych zawodów wojskowych? Ja szczerze powiem, startowałam tylko raz na takich zawodach wojskowych, aczkolwiek myślę, że brak dostępu do transmisji był raczej spowodowany tym, że to było jednak w Chinach, tak? I tam generalnie wszystko było ograniczone. Mieliśmy problemy z komunikowaniem się tak naprawdę z rodziną, z bliskimi, więc myślę, że to był ten problem, że oni jakby nie chcieli tego transmitować na cały świat. Oczywiście można było to znaleźć w internecie, no ale jednak trzeba było trochę pogrzebać. I to tyle, jeżeli chodzi o oglądalność, a jeżeli chodzi o same zawody, to było naprawdę bardzo fajnie, bo i mieliśmy taką wioskę, że tak powiem, olimpijską i ludzie, którzy byli na igrzyskach, mówili, że było nawet o wiele lepiej niż w Rio, jeżeli chodzi o kwestie na przykład zakwaterowania, wyżywienia czy tych innych, a o samą atmosferę myślę, że jest dokładnie tak samo jak na Uniwersjadzie czy na Mistrzostwach Europy, nie ma różnicy. Wspominałaś już, że bardzo lubisz pchać na hali, no ale jednak wybrałabyś z taką większą satysfakcją i większym szczęściem sezon halowy, czy jednak sezon na otwartym stadionie? Sezon na otwartym stadionie, bo on przede wszystkim dłużej trwa i jest więcej startów, jest więcej możliwości tego startowania. No a na hali tak naprawdę wychodzą
trzy starty Mistrzostwa Polski, gdzie te trzy starty są w przeciągu 2 tygodni i za chwilę ten sezon się kończy. Myślę, że na pewno bym wybrała sezon letni. A czy jest być może jakiś zawodnik, tudzież zawodniczka, który jest takim twoim sportowym idolem, którego poczynania podpatrujesz, być może wzorujesz się w jakiś sposób, czy jednak twój tryb przygotowania, twój styl, który prezentujesz, jest tylko i wyłącznie jakby twoim autorskim pomysłem? Raczej jest moim autorskim stylem, no bo nikt na świecie nie pcha tak jak ja. I myślę, że innym zawodnikom byłoby ciężko pchać tak jak ja. Jeżeli chodzi o na przykład o samą technikę, no to o pracę nóg, to podpatruję Dawida Sztorla i jego filmiki ostatnio oglądam. To już tak trochę motywacji, że tak powiem, nabieram. A jeżeli chodzi o innych zawodników, to raczej nie mam takiej osoby, na której się wzoruję. Nie. A czy poza lekko atletyką oglądasz jakieś sporty w telewizji? Ostatnio oglądałam kwalifikacje bokserskie w Londynie, to chyba było. To było jakoś w marcu, bo startowała moja znajoma po prostu i tam jej kibicowałam. Czy oglądam jakieś inne dyscypliny? Ciężko mi sobie teraz tak przypomnieć. Myślę, że na pewno tam gdzieś... no oczywiście te wszystkie KSW, UFC i tak dalej, ale tak to... Nie wiem. Raczej chyba dziewczyno, to widzę wojowniczka z ciebie, bo skoro jeśli już wybierasz transmisje telewizyjne, to właśnie z wszelkich gal sportów walki, to czyżby coś z tej wojowniczości nawet w twoim usposobieniu było? Nie ma takiej dziewczyny, która by ze mną wygrała. No. Nie, żartuję oczywiście. Nie wiem, może kiedyś tam gdzieś po karierze sobie pójdę na kilka treningów, ale tak raczej, żeby robić to zawodowo, to chyba nie. A gdyby Klaudia Kardasz nie była właśnie teraz kulomiotką, to czym sądzisz, żebyś się zajmowała? No, grałabym w piłkę nożną. A jaka pozycja? Jeżeli chodzi o sport oczywiście, jeżeli chodzi o życie prywatne, to nie wiem. Okej, no ale skoro chciałabyś być piłkarką, to masz jakiegoś może piłkarskiego idola? No oczywiście, Wiktor Valdes, bramkarz Barcelony niegdyś. Czyżby też Barcelona twój ukochany klub? Kiedyś tak, teraz już nie oglądam piłki nożnej i odkąd przestałam grać, to był koniec gimnazjum, to już tego nie oglądam. No możemy podać sobie ręce, ty kibicowałaś Barcelonie, ja kibicuję Barcelonie, można powiedzieć, pochodzimy z jednego teamu. W końcu Barcelona to więcej niż klub, jak głosi motto od lat umieszczone na stadionie Camp Nou właśnie w Barcelonie. Moja droga, i tak już kończąc to nasze dzisiejsze spotkanie, jakie jest twoje największe sportowe marzenie? Stanąć na najwyższym stopniu podium i usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego i nieważne, czy to będą Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata, czy Igrzyska Olimpijskie, chciałabym stać na tym pierwszym stopniu podium i się po prostu rozpłakać. No więc moja droga, życzymy ci tego z całego serca. Czego się życzy kulomiotom? Zdrowia i siły. I szczęścia. Okej. Okay. To życzymy ci tego wszystkiego, plus oczywiście pozostałych czynników, które pomogą ci zdobyć ten twój upragniony przez ciebie cel. A tobie bardzo serdecznie też dziękujemy za rozmowę, za to, że praktycznie całą godzinę poświęciłaś na rozmowę z nami. Klaudia Kardasz, znakomita polska kulomiotka młodego pokolenia, była gościem dzisiejszego wydania podcastu O Lekkiej Słów Kilka. Bardzo ci dziękujemy. Tak jak mówimy, przede wszystkim wszystkiego dobrego, ale teraz dziękuję dużo zdrowia. Bardzo dziękuję. To ja dziękuję za rozmowę i za życzenia. To co, panie Mateuszu, my też już się w tym momencie żegnamy, bowiem nasz czas antenowy też nieubłaganie zbliża się do końca. No niestety, ale już godzina spędzona z lekko atletyką i spędzona z Klaudią oraz z tym, że możemy się o niej dużo dowiedzieć, nowych rzeczy, może też troszkę utrwalić informacji, to jest naprawdę coś wartościowego. Jak najbardziej, ja przypominamy, że już za tydzień jubileuszowe, mój drogi, wydanie O Lekkiej Słów Kilka, powiedz które, bo już się pogubiłem w tej rachubie.
A dziesiąte, dziesiąte. No tak, dziesiąte jak dziesiąte, to oczywiście będziemy w jakiś tam sposób świętować. Zobaczymy jeszcze, jak to się wszystko rozwiąże. Śledźcie więc nasze sociale. Odsyłamy was na fanpage'a Radia Gol, odsyłamy was też na fanpage'a naszej audycji o Leki Słów Kilka. Taki fanpage też możecie znaleźć na Facebooku. Gorąco zachęcamy, żeby polajkować i cały czas być w kontakcie z nami. Oczywiście wydanie dzisiejszej audycji, podobnie jak wszystkich dotychczasowych, znajdziecie na YouTubie, SoundCloudzie, Spotify, jak i wszelkich tych platformach multimedialnych. Mateuszu, ty jesteś człowiekiem młodszego pokolenia niż ja, więc kto jak kto, ty to lepiej zdecydowanie wytłumaczysz. Trzeba po prostu wejść w link na Facebooku, tam jest umieszczany post z linkami do Spotify'a, SoundCloud'a, YouTube'a i tam możecie sobie w jakiejkolwiek chcecie chwili odsłuchać naszą audycję i nasze rozmowy. Zdecydowanie warto, myślę, że każdy z was znajdzie w tych rozmowach coś dla siebie, a być może w naszych sportowcach, których gościmy podczas audycji, też znajdziecie przynajmniej jakiś ułamek samych siebie z przeszłości albo z teraźniejszości, a kto wie, może z przyszłości. Zobaczymy. Wszystko jest możliwe, wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń, jak mawiał klasyk polskiej muzyki. Tak więc wracamy do was za tydzień, punktualnie o godzinie 19 z jubileuszowym 10 wydaniem podcastu O Lekkiej Słów Kilka, za odcinek numer 9 już w tym momencie bardzo serdecznie dziękujemy. Mateusz Kirpcza, Maciej Piotrowski, do usłyszenia, wszystkiego dobrego, trzymajcie się.